Dzień dobry, cześć. To są Górskie Szlaki pod Lupą. Ja nazywam się Grzegorz Mateusz i prowadzę bloga podróżniczego mynaszlaku.pl. Dziś wejdziemy sobie szlakiem na Biskupią Kopę, czyli najwyższy szczyt Gór Opawskich po polskiej stronie, górę zaliczaną do korony Gór Polski. Nie jest to najwyższy szczyt całych Gór Opawskich, ale zaraz jeszcze o tym sobie powiemy. Od razu zapraszamy na naszego bloga. Jest tam opis szlaku na Biskupią Kopę. Link zamieszczam poniżej w opisie. Można sobie sprawdzić wszystkie informacje. To, co potrzeba, najważniejsze wiadomości przed wizytą, mapa i opis ze zdjęciami. Zobaczmy sobie, gdzie znajduje się Biskupia Kopa. Województwo opolskie i tutaj mamy, zobaczcie, przy granicy, a właściwie na granicy z Czechami, dzielimy sobie ten szczyt z naszymi sąsiadami i od razu tutaj, mówiąc o Górach Opawskich, to najwyższym szczytem Gór Opawskich jest Priczni Wierch. Jak mamy Biskupią Kopę tutaj na granicy, to kawałek niżej znajduje się Priczni Wierch. On mierzy 975 metrów, Biskupia Kopa mierzy 890 metrów. Oba szczyty znajdują się tutaj obok Złotych Gór. My startujemy sobie na Biskupią Kopę dzisiaj z pomiędzy Jarnołtówek a Pokrzywna, pomiędzy tymi dwoma miejscowościami. Zaraz zobaczycie, jak sobie pójdziemy. Będziemy mieć bardzo ciekawe miejsce po drodze, czyli Gwarkową Perć, tutaj gdzie znajduje się ta słynna drabinka. Wyznaczmy sobie trasę. Mamy tutaj parking przy Kaplicy Polowej. Pokrzywna 2, Cicha Dolina. Tutaj jest przystanek autobusowy oznaczony na mapie i my sobie startujemy do góry. Idziemy najpierw niebieskim szlakiem. Tutaj mamy odbicie do Gwarkowej Perci. Wchodzimy sobie po drabince do góry, albo możemy też ją ominąć. Też to sobie zaraz zobaczymy. I zmieniamy kolor na wysokości piekiełka z niebieskiego na żółty. Idziemy drogą Amalii do schroniska. Tutaj mamy Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą, czyli schronisko, i nad nim będziemy też zmieniać szlak na kolor czerwony. Wejście na Biskupią Kopę z parkingu zajmuje 2 godziny i 22 minuty według mapy, 5,1 km, i później możemy sobie wrócić na dół albo kontynuować wycieczkę, zrobić sobie szlak pętlę i wchodzimy sobie. Tutaj mamy Srebrna Kopa. Przełęcz pod Zamkową Górą, na dół. No, dzisiaj coś mapa nam wariuje. Ok, chyba teraz. Dobra, i schodzimy sobie na dół do tego miejsca. Pod Gołębim Wzgórzem jest kolor żółty i odbijamy sobie. Właściwie kontynuujemy taką szeroką drogą w dół i potem będziemy wracać niebieskim szlakiem. Tutaj nam wychodzi 11,3 km, ponad 4 godziny drogi. Tu będzie można dołożyć jakiś kilometr czy dwa na to ewentualnie odejście. Tak to wygląda. Trasa nie jest trudna. Myśliśmy sobie z dzieckiem i zobaczmy jeszcze raz na tej mapie. Czyli startujemy sobie tutaj w Pokrzywnej. Idziemy niebieskim szlakiem na Gwarkową Perć, odbijamy w kierunku piekiełka, kontynuujemy żółtym szlakiem na Biskupią Kopę przez schronisko, zmieniamy kolor na czerwony, wchodzimy tutaj na wieżę widokową i przed tym widzieliśmy, że mapa
Wróciła z powrotem do schroniska, ale tutaj widzimy, że można kontynuować sobie wzdłuż granicy za kolorem czerwonym, przełęcz pod kopą. Wchodzimy czerwonym szlakiem na srebrną kopę, schodzimy czerwonym szlakiem na przełęcz pod Zamkową Górą i idziemy dalej szlakiem żółtym i dalej za szeroką drogą. Wracamy z powrotem już do Pokrzywnej. Noclegów najlepiej szukać tutaj w tej okolicy, czyli albo Jarnołtówek, albo Pokrzywna. My spaliśmy w Jarnołtówku za pierwszym razem, za drugim razem spaliśmy w Głuchołazach. To już zależy, gdzie sobie znajdziecie. Jest jeszcze Prudnik, czy w Nysie nawet, też to jest niedaleko. Można sobie podjechać i ruszyć na szlak z kwatery. I zaczynamy sobie z parkingu. Jest tam obszerny parking, on jest bezpłatny. Idziemy sobie na początku taką szeroką ścieżką przez las. I tu już mamy odbicie. Po kilkunastu minutach przechodzimy nad potokiem i będziemy się zbliżać do tej, można powiedzieć, największej atrakcji oprócz wieży, która znajduje się na szlaku. Zobaczcie, zaczynają się takie skały. Prowadzi nas kolor niebieski i za chwilę już pojawi się ta słynna drabinka. Szliśmy wcześniej rano, nie było jeszcze na szlaku innych osób i dopiero my tutaj robiliśmy sobie zdjęcia i z tyłu nadeszli pierwsi turyści. Zobaczcie, wspinają się do góry. I tu jest moment, przez który wiele ludzi rezygnuje z tego szlaku, bo widzą, że drabinka będzie ciężko przejść. Tutaj mamy drabinkę, ale tak jak tu stoimy, można skręcić w lewą stronę i obejść ten odcinek. Czyli tak jak widzicie, gdzieś przed tymi kamieniami jest tam wydeptana ścieżka i obchodzimy sobie bokiem. Nie jest to, jak widzicie, nawet tędy też z prawej strony, jakby ktoś chciał, może sobie przejść. Ale to nie jest jedyne wyjście, żeby tamtędy przechodzić ta drabinka. Czyli znajdujemy się, zobaczcie, tu będzie lepiej widać. O, jesteśmy w tym miejscu. Gwarkowa Perć. I za chwilę dojdziemy sobie pod piekiełko i będziemy zmieniać kolor szlaku. My sobie wchodziliśmy drabinką do góry i już potem pod piekiełkiem droga znowu się zmienia z takiej małej leśnej ścieżki na szeroką drogę. I zobaczcie, kierujemy się teraz już do góry za szlakiem żółtym. Też będą bardzo dobrze oznaczona trasa, znaki będą, ale też ciężko jest się tam zgubić, bo intuicyjnie widać, gdzie się idzie. Tutaj z lewej strony na drzewie mamy kolor żółty, jest ścieżka biało-zielona, a to już widzimy Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą. My jak sobie tutaj dotarliśmy, a byliśmy kilka lat wcześniej, to mieliśmy takie bardzo duże porównanie, bo jak byliśmy za pierwszym razem, tutaj te tereny były zalesione całe, tak tutaj wszędzie był las i było schronisko pomiędzy drzewami, a potem wróciliśmy i wszystko było wycięte. Zaraz też będzie fajnie widać. Dochodzimy. Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą. W środku jeszcze pusto. My tylko chwila przerwy i zaraz będziemy sobie szli dalej. O, tutaj bardzo fajnie widać na tym zdjęciu, jak tutaj wszędzie były drzewa i krajobraz całkowicie inny jak kiedyś. Okay. I teraz my wyjdziemy sobie ze schroniska i idziemy tą drogą od schroniska w górę. Sprawdzamy na mapie, gdzie jesteśmy. Czyli szliśmy sobie tą szeroką drogą za szlakiem żółtym. Dotarliśmy do Górskiego Domu Turysty. I teraz już idziemy sobie tutaj do góry. Czyli zmieniamy szlak na kolor żółty i za chwilę dojdzie do nas też główny szlak sudecki, znakowany
kolorem czerwonym. Tu będzie trochę ostrzejsze podejście, ale nie jest jakoś straszne i spokojnie można sobie z nim poradzić. Żegnamy się na chwilę ze schroniskiem. Dalej mamy szeroką drogę. Zobaczcie, nawet ludzie samochodami tutaj przyjeżdżają, ale jest zakaz, więc pewnie to są pracownicy schroniska. I tutaj w tym lesie na samej górze ukryta jest wieża widokowa. I wchodząc na szczyt, mamy kolejne wzniesienie do korony gór Polski i chcemy też wejść na wieżę, żeby coś zobaczyć, ale okazuje się, że wieża jest zamknięta i tak naprawdę do końca nie wiadomo, kiedy jest otwarta, kiedy można do niej wejść, a kiedy staniemy sobie przed drzwiami i nie wejdziemy do środka. Za pierwszym razem byliśmy w niedzielę, kilka lat temu, to chyba w 2015 albo 2014 roku, pierwszy raz na Biskupiej Kopie, wtedy wieża była otwarta, normalnie można było sobie wejść na górę i obejrzeć, co widać. Potem byliśmy w 2020 roku albo w 2019 i już byliśmy w tygodniu, wieża była zamknięta. Ale zobaczcie, z lewej strony tutaj stoi samochód. Tą wieżą opiekują się Czesi. I spytaliśmy kiedyś, będąc na szczycie, tego właśnie gościa, który tam siedział, jak to jest z tą wieżą i powiedział nam, że aktualnie są jakieś konflikt między tą gminą i tym, którzy się zajmują tą wieżą i nie można po prostu na razie wchodzić, no bo nie wiadomo, jak się rozwiąże sytuacja. Ale podobno otwierana jest na weekendy, więc wtedy najlepiej celować w to, że będzie otwarta albo sobota, albo niedziela i oczywiście w sezonie letnim, bo wtedy jest najwięcej turystów i może wtedy najbardziej im się opłaca tą wieżę widokową otwierać. Teraz nie zobaczyliśmy nic, ale kiedyś widzieliśmy, więc też nie potrzebowaliśmy oglądać widoków. A jeśli chodzi o krajobrazy, to poniżej szczytu można sobie też coś zobaczyć. Poniżej szczytu, czyli ten odcinek tutaj, on już jest widokowy, więc spokojnie można sobie tam coś obejrzeć, bo tych drzew jest też coraz mniej. I wracamy na dół, czyli my od Biskupiej Kopy wracamy z powrotem do schroniska i później będziemy kontynuować sobie wycieczkę kolorem żółtym na przełęcz pod Kopą. Oglądamy piękne krajobrazy. Jesteśmy jeszcze raz przy schronisku i zobaczcie, teraz taką szeroką drogą też będziemy wracać. I też tu już też cały czas będą widoki i tu mamy tą przełęcz pod Kopą, szeroka droga i będziemy zaraz szukać szlaku i skręcać w prawo. Tu też trasa dobrze oznaczona, krajobrazy bardzo okazałe, przepiękne i wspinamy się tak delikatnie już na Srebrną Kopę. Znak czerwony prowadzi nas na kilku drzewach, a to już jest partia szczytowa. Przewrócone tabliczki. Też zobaczcie, jak to wszystko tutaj, można powiedzieć, nawet strasznie wygląda. Czyli dotarliśmy sobie. Ten odcinek tutaj prowadzi nas do góry. Srebrna Kopa, szczyt mierzący 780 5 metrów. I teraz już będziemy skierować się na dół, dalej kolorem czerwonym, aż na przełęcz pod Zamkową Górą i potem zmienimy sobie szlak na kolor żółty. Schodzimy na dół. Tutaj mamy tą przełęcz i zmieniamy kolor. I dalej już prowadzi nas taka szeroka droga. I ona idzie chwilę z nami, bo tutaj mamy ten odcinek żółty i my już sobie tutaj wyznaczyliśmy na aplikacji, czyli może być albo tutaj ta mapa turystyczna, albo Locus Map, albo mapy CZ i już prowadzić się z nawigacją, albo po prostu
dobra orientacja w terenie i tutaj będziemy mieć szeroką drogę. Tutaj odejdzie szlak żółty, a my za najszerszą drogą dojdziemy sobie do szlaku niebieskiego i jak zobaczymy szlak niebieski, to wtedy odbijamy sobie w lewo i dochodzimy z powrotem. Tutaj mamy nasz parking przy kaplicy polowej. Można oczywiście jeszcze iść sobie tym żółtym szlakiem na dół, aż w to miejsce. Tutaj mamy pokrzywna łowisko i też odbić sobie za niebieskim szlakiem i dojść z powrotem do kaplicy polowej. Czyli jeszcze sobie podsumujmy. Szlak na Biskupią Kopę nie jest ciężki. Od polskiej strony tak wygląda. Najlepiej się kierować właśnie albo z Pokrzywnej, albo z Jarnołtówka. Od strony czeskiej szlak prowadzi 45 minut. Piszemy o nim na blogu. Można sobie zobaczyć. Jeszcze link wrzucę poniżej. Można sobie dokładnie przeczytać wszystkie informacje przed wyruszeniem na Biskupią Kopę. A to chyba tyle na dzisiaj. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jakiś komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i jeszcze napisz, jaki kolejny szczyt omówić w naszym programie Górskie Szlaki pod Lupą. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia na szlaku. Cześć!